Na koniec 2019 roku w Suwałkach mieszkało 69 758 osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców wprawdzie niewiele, ale jednak się zmniejszyła. Dokładnie o 69 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 1065 osób na kilometr kwadratowy. To ponad trzykrotnie mniej niż w stolicy kraju, prawie trzy razy mniej niż w Białymstoku i znacznie mniej, o około połowę, niż w Łomży. Tak jak w latach wcześniejszych, w Suwałkach królują kobiety. Mieszka ich tu o ponad 3000 więcej niż mężczyzn. Co ciekawe, od 3 lat w Suwałkach rodzi się więcej chłopców. Niestety nasza społeczność powoli, ale systematycznie się starzeje. O ile w 2011 roku nieco ponad 13% mieszkańców miasta było w wieku poprodukcyjnym, to w roku 2019 odsetek ten przekroczył 19%. Spada natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Z około 20% w 2011 do mniej niż 19% mieszkańców miasta w 2019 roku. Przyrost naturalny jest jednak na plusie, czym może się cieszyć niewiele polskich miast. Na suwalską demografię wpływ mają nie tylko urodzenia i zgony, ale również migracje ludności. Po 2 nieco tłustszych latach, gdy saldo migracji było dodatnie, w 2019 roku wynik się załamał. Suwałki opuściło więcej osób, niż się w nich osiedliło.